Dzień dobry. Dzisiaj kleimy naklejki z opisem metody biotechnicznej do walki z warozą. To już kolejna pasieka, która zamówiła izolatory z tymi naklejkami. Coraz więcej takich pasiek, coraz więcej klientów się pyta o te metody. No właśnie już mamy naklejki, więc kleimy z całym opisem. To jest jaka pasieka? To jest pasieka Olszewski i to jest 30 izolatorów. Wcześniej było kilka innych, więc to już... To jest na izolator wielkopolski teraz naklejamy, ale naklejka jest uniwersalna i pasuje na izolator Tatanka, warszawskie, oba. Ma taką wielkość, że można nakleić na podłogi wszystkich tych naszych dwuramkowych izolatorów. To jest metoda dwuramkowa. Naklejkę opracowywał Thomas Fanten we współpracy z profesorem Olszewskim z Uniwersytetu Lubelskiego. Jesteśmy w trakcie pakowania, a gotowy izolator z naklejką wygląda w ten sposób, że pszczelarz zawsze może sobie zobaczyć w ulu. To jest naklejka na folii, więc nie odkleja się. Tak jak mówiłam, coraz więcej pasiek interesuje się tymi metodami i nie tylko w Polsce, bo też dużo pszczelarzy w Austrii. To są też naklejki w języku niemieckim. Myślę, że są opracowywane też w języku angielskim, są holenderskim, więc wydaje się, że ten rok będzie rokiem metod biotechnicznych. A my kleimy. Dobra. Super naklejki z folii, więc nie będą się marszczyć w wilgotnych warunkach, trzymają się świetnie, więc w tym roku Polska startuje.